Wy jesteście prekursorami tej idei. Chciałbym, żebyśmy się już nie rozstawali. Będziecie wciągnięci do kapituły wielkiej. Odsłanialiśmy zdjęcie. Może trzeba powiedzieć, że robiliście to zdjęcie? Tak, zdjęcie było robione, szczerze mówiąc, iPhone'em. Zdjęcie jednego z poznańskich murali. Gratuluję jeszcze raz, naprawdę świetny czas. Nie wiem, co Państwo są. Kolejna kategoria, w której chcieliśmy, której nagrodziliśmy uczestników konkursu, to forma elektroniczna. Było ich ładnych parę. Jest kilka opcji w ogóle do wyboru. Rozpoczynając grę można wybrać, kim można grać. Mamy do wyboru blondynkę, brunetkę i dziewczynę, która jest ruda. A jak już wybierzemy, to później ta dziewczyna idzie przez życie. Przechodzi ona różne etapy tego życia, różne wybory, spotykają ją różni ludzie, więc... Na koniec końców wygraną jest to, że ona jest właśnie tą kobietą wielofunkcyjną. Chciałyśmy pokazać jakąś taką drogę, jedną z możliwych, która jest jakoś tak najbardziej nam w sumie też bliska, którą może my chciałybyśmy też przejść. Ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się w bezsenne noce, senne dnie. O co będę, że zobaczę, to będą wywiady z naszymi znajomymi ze szkoły, z liceum. I które zadajemy tam pytania właśnie, no co proszę powiedzieć. To wręczmy nagrody. To kapitanowi. Bo jeżeli siedzę w domu i oglądam seriale, to lubię dres, ale najpierw to lubię się ubrać ładnie. Spójrz na mnie. Czy ja wyglądam, jakby się przyjmował swoim wyglądem? Absolutnie, że nie. No, oczywiście, że jest dla mnie ważny. Tak. Szczególnej uwagi do tego nie przywiązuję. No, w miarę tak. Na pewno nie przede wszystkim. Nie jest dla mnie to najważniejsza jakaś kwestia, ale lubię ładnie wyglądać. No, jak każda dziewczyna, jak każda kobieta. To jest przypisane dziewczynom, żeby o siebie dbać i żeby podobać się chłopakom, co moim zdaniem nie do końca jest prawidłowe, ale tak się jakoś zapisało. Jest taki też stereotyp, że kobieta musi wyglądać dobrze. Tak zawsze było, że jakoś dziewczyny są bardziej ugadzywane albo jakoś bardziej się patrzy na to, co robią. Zawsze się patrzy chyba na dziewczynę, nie? Na kobiety jest taki duży nacisk, żeby ona wyglądała dobrze. No nie powiem, że nie, ale na pewno się tym nie kieruję. Jeżeli chcesz się ubrać ładnie, to tylko na mężczyznę. Chodźcie na zewnątrz, proszę. Jeszcze. Wszyscy wyjdźcie. Wszyscy?